Witamy wszystkich. Jesteśmy w drodze do fryzjera. Dzisiaj jest wtorek. Dzisiaj jest dla mnie szczególny dzień, dlatego że... Dlaczego? Nie zdradzę jeszcze tego. Musimy zrobić parę rzeczy z moimi włosami. Coś nietypowego, coś czego jeszcze w życiu nigdy nie robiłam. Kilka wdechów, oddychamy. Właśnie będę ścinać włosy. Pierwszy raz w życiu tak mocno krótko i chcę oddać je na perukę dla dzieci potrzebujących po chemioterapii i tym podobne do Fundacji Przyjaźni, którą to znalazłam jako pierwszą w Google, kiedy wyszukiwałam, właśnie chciałam to zrobić i po prostu tak zostali trafieni i tam wyślę do nich włosy. Ile się nada na perukę, oni stwierdzą, ale każde włosy przyjmują, więc myślę, że to jest dobry gest. I wszystkich zachęcam do zrobienia tego. Podjazdowo. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo. Ty! No, daniem gotowy. Pokaż się. Już po jestem. Najnowszy krzyk mody. Wyglądasz fajnie. Zawsze wygląda. No. A tu przyjedziemy latem, bo teraz jest za zimno. Jesteśmy właśnie w Zatorze, a tam była Energylandia. A teraz przenosimy się do Wadowic, zaraz idziemy na pocztę wysłać włosy i potem zjeść kremówki papieskie. Po dwóch dniach pobytu w Wadowicach kierujemy się w stronę Kamiennej Góry odwiedzić dziadków. Mało nagrywaliśmy, ponieważ byliśmy tutaj głównie służbowo, nie mieliśmy zbyt dużo wolnego czasu. Ile się udało, tyle się udało. Nasza część relacji za chwilę. Rano śnieg, teraz słońce, podobno Kamienna Góra jest zasypana. Mieliśmy jechać na narty, ale się trochę przyziębiłam, więc wątpię, żeby coś z tego wyszło. Zobaczymy. Pisałam właśnie list do Fundacji Wigert, z której oddaję moje włosy z prośbą o informację, co się stanie z nimi i z zachętą do obejrzenia filmu na YouTube właśnie, które nagrywamy teraz, aby zachęcić do oddawania włosów i do gestu przyjaźni. Patrzcie, gdzie to wysyłamy. Szanów. W drodze z Wadowic do Kamiennej Góry. Jakiś. Zrobiliśmy to. Wysłaliśmy właśnie przed chwilą włosy. Ja jestem zestresowana, zdenerwowana, jakby to było, nie wiem co. Jakbym maturę miała pisać, a tylko list wysłałam. No, uff, kamień serca. Po wszystkim.